Otwierają się bramy piekieł, bramy warszawskiego getta. To piekło, z którego armia niemiecka była dumna. Unikalne kolorowe zdjęcia nakręcone zostały przez operatorów Wehrmachtu w okresie od końca roku 1940 do roku 1942. Nakręcili je z gorliwą dokładnością, metodycznie, obojętnie, wyłącznie w celu spełnienia swojego obowiązku, pokazania własnym przełożonym, jak wyglądało życie w getcie. Tym samym niemieccy operatorzy stają się świadkami i wspólnikami wstępnej fazy eksterminacji całego narodu. Przed ich kamerami 450 tysięcy Żydów, stłoczonych jak bydło w największym getcie Europy. Wśród nich 70 tysięcy dzieci wygłodzonych, chorych, skazanych. Byli ludzie, którzy zbuntowali się przeciwko barbarzyństwu. Jeden z nich swoje życie w całości poświęcił sprawie dzieci. Zakończył je, oddając w ofierze sierotom, którymi się opiekował. To właśnie historii jego życia poświęcony jest ten film. Janusz Korczak prowadził sierociniec. Był lekarzem, troszczył się o wszystkie dzieci tak, jakby każde dziecko było jego własnym. Janusz Korczak był wychowawcą polskich dzieci i żydowskich. Kiedy wybuchła wojna, zdawał sobie sprawę z tego, co miało nastąpić. No bo on miał szansę, że ten, żeby przeżyć, bo ci żołnierze chcieli go zabijać, on by mógł być lekarzem. W dniu, w którym miał umrzeć, nie chciał, żeby dzieci się bały, więc musiał skłamać ten jeden, jedyny raz. Powiedział im, że idą na spacer. No i wszyscy zginęli. Janusz Korczak urodził się w 1879 roku w kraju, który nie istniał. Od ponad wieku Polski nie było już na mapie. Prusy, Austro-Węgry i Rosja podzieliły między sobą jej terytorium, przyczyniając się tym samym do powstania narodu bez własnego państwa, w którym współistnieli katolicy i Żydzi. Żydzi stanowią wtedy 1/3 ludności w Warszawie. W centrum miasta znajduje się Jidyszland, obfitujący w sztuki piękne i nowe idee. Tutaj nad brzegiem Wisły żyją poeci, muzycy, filozofowie, przyszli laureaci Nagrody Nobla i założyciele państwa Izrael. W eleganckiej dzielnicy dorasta Henryk Goldschmidt, który przyjmie później nazwisko Janusz Korczak. Jego rodzice należą do żydowskiej inteligencji polskiej, całkowicie zasymilowanej. Jego ojciec Józef prowadzi świetnie prosperującą kancelarię adwokacką. Każdego dnia dziesiątki osób odwiedza ich zasobne mieszkanie. Ale młody Henryk, otoczony guwernantkami, spędza całe godziny przed oknem, patrząc, jak bawią się biedne dzieci, do których nie wolno mu było się dołączyć. Ten spokojny okres jego życia kończy się, kiedy jego ojciec popełnia samobójstwo w szpitalu psychiatrycznym. Aby zapewnić byt rodzinie, Henryk zmuszony jest udzielać prywatnych lekcji jako nauczyciel w domach rodzin żydowskich i polskich rodzin katolickich. Studiując medycynę, rozpoczyna jednocześnie karierę literacką i publikuje nowele w lewicowych czasopismach. Po otrzymaniu dyplomu praktykuje jako lekarz w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Swój pseudonim Janusz Korczak zapożyczył od bohatera powieści. W 1910 roku Korczak postanawia poświęcić się obronie praw dziecka, niezależnie od jego narodowości czy religii. Będzie jednak musiał liczyć się z istniejącą barierą oddzielającą obie wspólnoty. Zakłada placówkę dla dzieci żydowskich, dom dla sierot, a następnie sierociniec Nasz Dom dla dzieci pochodzących z polskich środowisk robotniczych. Obecnie Nasz Dom jest nadal sierocińcem. Na początku lat 20. Maria Taboryska wychowywała się w tej placówce dla dzieci nieżydowskich przez ponad 6 lat.
Po śmierci ojca jej matka nie miała innego wyjścia i zmuszona była powierzyć swoją córkę troskliwej opiece doktora Korczaka. Od tego czasu upłynęło ponad 70 lat, ale Maria nadal jest bardzo przywiązana do miejsca, w którym niegdyś żyła. W tym domu, w którym dzisiaj jeszcze wychowują się dzieci zgodnie z zasadami, którymi kierował się doktor, wciąż czuje się jego obecność. O, tu jeszcze. Na tym zdjęciu miałam około 9-10 lat. Nie wiem dokładnie ile, ale wiele osób tu pamiętam. Wychowawców, jak również dzieci, z którymi razem, z którym przebywałam. A doktor Korczak? Jest. Tu. Pan doktor to przyjeżdżał, nie wiem, czy raz w tygodniu, chyba raz w tygodniu, na dwa dni może. To my zawsze czekaliśmy na niego bardzo, bo go lubiliśmy. Ja bym powiedziała, że on był w głębi serca dzieckiem. Lubił dzieci. Jak bawiliśmy się, to się włączał do tych zabaw. Chwytał nas za ręce, to od razu każde dziecko poznawało, kto złapał je za rękę. W latach 20. wyprzedzający swoją epokę Korczak otwiera na oścież bramy sierocińców i przekształca je z zakładów karnych w prawdziwe domy opieki. Otwiera nowe horyzonty przed dzieckiem, traktując je jak normalnego człowieka. W tym ograniczonym świecie przyznaje dziecku prawo do szacunku, do niepowodzeń, do łez. Jednym słowem, prawo dziecka do bycia tym, kim jest. Jemu można było wszystko powiedzieć. On żartował, ale w taki sposób, jakby był naszym kolegą. Nie rozwiązywał nasze różne problemy. Co tydzień nas ważył i mierzył. Bardzo nas chwalił, jak któreś urosło albo przybyło na wadze. Co tu się zmieniło, pani Mario, od pani Wszystko. Tatu? Poza murami to wszystko. Nie było tych ścianek działowych, nie było pokoików, tylko była jedna duża sala, która kończyła się w WC. Tam ja książki czytałam w nocy. Pan doktor sprawdzał czystość? Nie, pana doktora to nie interesowało. Jego interesowały sprawy ducha. Co pani wyniosła z tego domu? Prawie wszystko, co w młodości dziecko może dostać. Kilka kilometrów stąd, w centrum Warszawy, na ulicy Krochmalnej, drugi założony przez doktora zakład przyjmuje do dnia dzisiejszego dzieci będące w trudnej sytuacji. W latach 20. sześcioletnie dziecko przyjęte zostaje do tego sierocińca dla dzieci pochodzenia żydowskiego. To dziecko to Jacques Dodiuk. Spędzi tu ponad 8 lat swojego życia. Tak jak Maria jest sierotą bez ojca. Dzisiaj ma 85 lat, żyje i pracuje w Paryżu. Zostałem przyjęty przez samego Janusza Korczaka, który mnie zbadał. Powiedział kilka słów, które mnie rozśmieszyły. I od razu zaufałem temu człowiekowi. Poczułem do niego sympatię. Po kilku minutach powiedział mojej matce: w porządku, może go pani tutaj umieścić. Matka poszła. Ja zaś od razu dołączyłem do grupki dzieci, które bawiły się na podwórku i zacząłem bawić się z nimi. To był wzorowy sierociniec. Sierocińce, które wtedy istniały, były biedne, ponure.
Dzieci w nich były źle ubrane, niedożywione. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że byliśmy uprzywilejowani. Mieliśmy zabawki, chodziliśmy do szkoły, byliśmy dobrze odżywiani. Jeździliśmy na wakacje podczas przerwy wakacyjnej w szkole. Zabierano nas do kina, do teatru, a nawet do cyrku. Dzięki Korczakowi dzieciom niczego nie zabraknie. Żyć będą w warunkach niemalże luksusowych na początku tego wieku. Z dala od biedy i nędzy innych sierocińców, zwanych wtedy przytułkami. Biały czteropiętrowy dom na ulicy Krochmalnej, jeden z pierwszych w Warszawie, które miały ogrzewanie centralne i elektryczność, wydawał się dzieciom niczym wyjęty prosto z bajki. Mieliśmy swoje prawa. Mieliśmy swoje sądy, a nawet parlament. Oczywiście prawa te, wszystkie prawa stworzone były dla dobra dziecka. Szczególnie zaś dla dziecka słabego. I nawet doktor, nawet on dostawał reprymendy. A jego obrońcami były dzieci. Dzieci były też sędziami, a mogły być również oskarżycielami. Izaak miał 6 lat, kiedy dołączył do tego jedynego w swoim rodzaju systemu Republiki Demokratycznej zarządzanej przez dzieci. Kiedy mama Izaaka z braku środków przyprowadziła go do sierocińca, doktor wziął go na kolana, a chłopiec zaczął od razu bawić się jego brodą i okularami. Dzisiaj Izaak mieszka w Tel Awiwie, gdzie jest znanym malarzem. Właściwie wszystkiego nauczyłem się w sierocińcu. Jego motto brzmiało: będę natchnieniem całego twojego życia. Nauczyć dzieci zaufania i szacunku dla drugiego człowieka, podarować im marzenia. Oto względy, dla których Korczak pisarz chwyta za pióro i zapisuje na papierze swoje nowatorskie poglądy. W pierwszej jego bajce dla dzieci, Król Maciuś I, królem jest dziecko, które, podobnie jak sam Korczak, przekształca swoje królestwo w republikę dla dzieci, w której panuje sprawiedliwość, braterstwo i równość. Dzisiaj teatralna adaptacja Króla Maciusia I na scenie warszawskiego Teatru Komedia odniosła duży sukces. Publiczność teatralna to dzieci, aktorzy na scenie również dzieci. Moje się dosyć szybko. Znaczy, jeszcze nie przyjęli, ale przeszliśmy pierwsze egzaminy. Król Maciuś reformatorem! Maciuś królem dzieci! Czekolada dla wszystkich dzieci! Proszę więc nie przerywać prac i jak najszybciej realizować moje reformy. Przecież nie mogę być królem reformatorem tylko z nazwy. No, oczywiście! Panowie, bierzcie się do pracy. Jutro przecież otwarcie dziecięcego parlamentu. Wasza królewska mość! W Królu Maciusiu I pojawiają się niektóre poglądy i zasady, które Korczak stosował w swoich sierocińcach. I również projekty, które wkrótce zrealizuje, tak jak jego gazeta Mały Przegląd. Dodatek w dużym dzienniku żydowskim redagowanym w języku polskim przez dzieci i dla dzieci. Profesor Aleksander Lewin, towarzysz podróży doktora, pracował jako młody wychowawca w sierocińcu przy ulicy Krochmalnej. Idąc za przykładem doktora, uczył młode pokolenia i wpajał im unikalny obraz dziecka w wyobrażeniu Korczaka. Korczak sam, jak wiadomo, wywodził się z rodziny zasymilowanej, bezwyznaniowej. Przy czym trzeba od razu tu powiedzieć, z rodziny, która miała piękne tradycje Haskali, czyli to była ta część Żydów polskich, która uważała, że
właściwa droga postępowania, jeżeli się żyje w takim kraju jak Polska, to życie jak gdyby na równym poziomie, rozumienie również kultury polskiej, nie zatracanie kultury żydowskiej. I on uważał, że trzeba uszanować wszystko, co dla tych dzieci jest ważne. I na przykład święta żydowskie, tradycje żydowskie. Otóż tu jest rzecz bardzo ciekawa, bardzo wiele mówiąca o samym Korczaku jako człowieku. On nie czuł się jak gdyby specjalistą od tych świąt, od tych obchodów, od tych dat, od tych szczegółów. I dlatego od samego początku istnienia Domu Sierot zatrudniano w Domu Sierot tak zwanego kierownika nauk judaistycznych. I do obowiązków tego kierownika nauk judaistycznych należało to, że on już pilnował, by wszystkie święta były odpowiednio obchodzone, bo on wiedział kiedy, wiedział jak i tak dalej. Sam Korczak nie był religijny, choć wierzył w Boga. Dawał dzieciom prawo wolnego wyboru. Było pomieszczenie, które pełniło funkcję synagogi, gdzie można było modlić się codziennie rano. Ale chodziły tam tylko te dzieci, które tego chciały. Te, które sobie tego nie życzyły, nie musiały tam chodzić. To nie było obowiązkowe. Żyliśmy więc w połączeniu dwóch kultur i to w harmonii. Pod koniec lat 20. wydawało się, że nic nie jest w stanie zakłócić harmonii panującej w obu sierocińcach. Praca doktora Korczaka, jego metody i poglądy na temat pozycji dziecka w społeczeństwie znajdują oddźwięk w całej Europie. Doktor podróżuje. Zapraszany jest przez swoich kolegów po fachu ze wszystkich zakątków na Starym Kontynencie. Odwiedza Niemcy, Szwajcarię, Francję i Anglię. Po powrocie dalej pisze, udziela lekcji, szkoli nauczycieli. Ostatecznie zrezygnował z założenia rodziny, widząc siebie samego w roli ojca setek sierot. Jego wychowankowie są tymczasem w Warszawie pod troskliwą opieką. Pani Maryna zajmuje się sierocińcem dla dzieci polskich. Pani Stefa kieruje ośrodkiem dla dzieci polskich pochodzenia żydowskiego. Latem doktor wyjeżdża na prowincję, aby pisać i oddawać się dyskusjom wśród przyjaciół z kręgu postępowo-liberalnej inteligencji. Wielu konserwatywnym pedagogom nie podobały się jego sukcesy we wdrażaniu niekonwencjonalnych metod wychowawczych. Zarzucano Korczakowi, że rozpieszczał dzieci, że je zepsuł, dając im wszystko, po czym gdy miały już 14 lat i musiały odejść, opuszczał je, pozostawiając je właściwie na łasce losu. To stwierdzenie absurdalne i jakże niedorzeczne. Daje ci się maksimum wiedzy. Rozwija umysł, uczucia. Po czym mówi ci się, że żyjesz w kokonie? W jakim to kokonie ja mogłem żyć? Owszem, żyłem w swoim światku, w świecie idealnym. Uczył nas życia w lepszym świecie. Nie uczył nas radzenia sobie na ulicy. Nie uczył nas, jak kraść. Nie wiedzieliśmy, co to znaczy kłamać. Nie odczuwaliśmy potrzeby kłamania, skradzenia czegokolwiek komukolwiek. Niedorzeczne jest twierdzenie, że żyliśmy w kokonie. W 1934 i 1936 roku na zaproszenie członków założycieli kibucu Ein Harod, byłych wychowanków, Janusz Korczak spędza kilka tygodni w sercu Palestyny. Państwo Izrael wówczas jeszcze nie istnieje. Jest jedynie marzeniem tysięcy kibucników, którzy podjęli ryzyko osiedlenia się tutaj.
Aza Ronen miała 9 lat, kiedy spotkała Korczaka. Jej rodzice przyjechali w połowie lat 20. z Rosji, by osiąść w tym kibucu. Schowali do szuflady dyplomy, zakasali rękawy, aby założyć sprawiedliwą i prawą społeczność. Korczak przyjechał do Ein Harod w 1934 roku. Daliśmy mu tutaj pokój do zamieszkania, w środku kibucu. Zrobiliśmy mu zdjęcie przy tym drzewie. Nazywamy je palmą Korczaka. Wtedy było małe. Proszę zobaczyć, jakie dzisiaj jest duże. Stało się godłem Ein Harod. Korczak nie mówił po hebrajsku. My zaś tylko po hebrajsku. Pewnego dnia siedzieliśmy w klasie cicho. Pisaliśmy i rysowaliśmy. Kiedy ktoś krzyknął po hebrajsku: cisza! Wszystkie dzieci przestraszyły się, myślały, kto to mógł być. Po chwili uśmiechnął się tak od ucha do ucha i myśmy to poczuli. Poczuliśmy, że nawiązaliśmy kontakt i zrozumieliśmy, że był to człowiek pełen ludzkiej dobroci i stał się naszym przyjacielem. Korczak jest zachwycony charakterem życia w społeczności w kibucu. Napawa się radością, patrząc, jak dzieci razem bawią się, dorastają i rozwijają. To dokładne urzeczywistnienie jego zasad. Ale bardzo szybko staje przed dylematem: zostać tu czy wrócić. Korczak wrócił do Polski, gdyż zastanawiał się, cóż mógłby robić, gdyby miał żyć w Izraelu. Mówił: w kibucu ludzie są młodzi, a ja nie jestem w stanie pracować fizycznie. A nie miał pieniędzy, żeby żyć za granicą. Poza tym tęskni za swoimi dziećmi i za Warszawą. Napisze na ten temat: Warszawa należy do mnie, a ja do niej. Powiem więcej, ja jestem tym miastem. Po powrocie Korczak pracuje w Polskim Radiu. Co tydzień w audycji, która szybko staje się bardzo popularna, opowiada dzieciom prawdziwe historie. Ale Europa, do której powrócił, nie jest już taka sama. Stary kontynent zalewa fala antysemityzmu. W Polsce audycja starego doktora zostaje po prostu zdjęta z anteny. W tych trudnych czasach Korczak zamyka się z dziećmi w murach sierocińca na ulicy Krochmalnej. Było bezrobocie, bieda, a kiedy była nędza, istniejące wtedy partie nacjonalistyczne obciążały całą odpowiedzialnością za to Żydów. To oni zabierają nam chleb, to przez nich jest bieda. To wszystko ich wina. Wszystkie te argumenty, których używał Hitler. Od czasu do czasu napadały na nas bandy chuliganów i rzucały w nas kamieniami. Kiedy wracaliśmy ze szkoły, zdarzały się bójki uliczne z dziećmi polskimi. Rzucaliśmy w siebie kamieniami. Ale nie sądzę, aby któreś dziecko zostało ranne.
Natomiast padały okrzyki. Żydzi do domu. Wracaj do domu. Żydzi do Palestyny. No i takie to. Atmosfera w Polsce, w Warszawie, była raczej przytłaczająca. To nie było dobre. Dzieci się na to uskarżały. Często, jeżeli wychodziła jakaś grupka, to myśmy organizowali, to znaczy wychowawcy, na przykład ja czy ktoś inny, jakąś taką pewną ochronę, to znaczy wychodziło się z dziećmi. No jak był ktoś dorosły, to już one były bardziej jak gdyby zabezpieczone. Stosunki między Maryną Falską, dyrektorką sierocińca dla polskich dzieci, a Januszem Korczakiem psują się. Różnią się oni zasadniczo co do wyznawanej filozofii wychowywania dziecka. Ona zarzuca doktorowi, że nie przygotowuje sierot do stawienia czoła życiu i jego trudnościom. Związki między Korczakiem a tym sierocińcem zostają ostatecznie zerwane. Dla doktora zaczyna się długi okres rozczarowania i samotności. Nastąpiła silna fala emigracji. I dawni uczniowie w wieku 14, 15 lub 16 lat chcieli wyjechać. Niektórzy wyjechali do Palestyny, inni do Stanów Zjednoczonych. Mój starszy brat, bo miałem brata, był w Paryżu, więc ja chciałem wyjechać do Paryża. Jacques wyjedzie w 1936 roku. O okresie tym Korczak napisze: lata hańby, nikczemne lata tchórzostwa, zgnilizny moralnej. Przeklęty okres, okres kłamstw i hipokryzji. Odbiera nam całą chęć do życia. Szlam, śmierdzący szlam. A potem zerwała się burza. Pierwszego września 1939 roku Polska zostaje napadnięta z zachodu przez nazistowskie Niemcy, a 17 ze wschodu przez Związek Radziecki. Warszawa zawala się pod bombami. Dach sierocińca na ulicy Krochmalnej naruszony przez pocisk, ale doktor i całe grono nauczycielskie trzymają się. Okupacja niemiecka potrwa prawie 6 lat, pochłaniając miliony ofiar. Kiedy wybuchła wojna, ja już opuściłem sierociniec, ale odwiedziłem ich z okazji szabasu. Zima 1939 roku była bardzo ostra. W 1940 również była sroga. Brakowało węgla, drewna. Nie mieliśmy czym się ogrzewać. Większość czasu spędzaliśmy w łóżku po to, aby się ogrzać. Korczak wpada w złość i buntuje się. Wzywa zarówno Żydów, jak i chrześcijan do udzielenia pomocy dzieciom. Historia doścignie tego, kto przed nią ucieka. Nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnego wytężenia myśli, uczuć, woli działania. Żądam natychmiastowej pożyczki w wysokości 2000 złotych. Ja nie grożę, ja tylko ostrzegam. Odmowa ani nas nie zdziwi, ani też nie ze złości. Kiedy po raz ostatni widziałem się z Korczakiem, powiedziałem mu, że chcę wyjechać do Rosji. On zgodził się. Dał mi trochę pieniędzy. Nie pamiętam ile. Trochę pieniędzy na drogę. Tak jak ojciec daje pieniądze swojemu dziecku, własnemu synowi. W październiku 1940 roku na rozkaz nazistów ludność żydowska gromadzi się w getcie. Ceglany mur wzniesiony zostaje wokół niektórych ulic, tworząc obwód ponad 3 km2 dla społeczności liczącej 455 tysięcy osób. Strefa podzielona zostaje na dwie części, na duże i małe getto. To drugie jest znacznie mniej przeludnione aniżeli sektor północny, czyli duże getto, gdzie większość osób mieszka w bardzo skromnych mieszkaniach bez ogrzewania, do 9 osób w jednym pomieszczeniu. Przez cały ten chaotyczny okres, podczas gdy Polacy i Żydzi tak samo biegają po mieście w poszukiwaniu nowego miejsca do zamieszkania, Korczak i dzieci z sierocińca zmuszeni są opuścić dom na ulicy Krochmalnej
i zamieszkać w getcie. Na zewnątrz sierocińca w getcie stopniowo zaczyna panować bieda. Ulice wypełniają się dziećmi, które sprzedają, krzycząc jak na licytacji, wszystko to, co ich wątłe ciała mogą jeszcze udźwignąć i przenieść. Tymczasem kolorowe zdjęcia propagandy niemieckiej mają udowodnić Niemcom, że wszystko jest jak najlepiej na tym najlepszym ze światów w warszawskim getcie w 1940 roku. W tym getcie 13-letni wówczas chłopak, Marek Rudnicki, poznaje doktora Korczaka. Ojciec Marka, również lekarz, był starym przyjacielem doktora. Marek Rudnicki jest malarzem, obecnie mieszka w Paryżu. Jest ostatnim świadkiem, który poszedł za Korczakiem i dziećmi w ich ostatnim marszu. Pierwsze nasze spotkanie odbyło się w obecności mojego ojca. Poszliśmy zobaczyć nowe lokale. Ojciec powiedział: ależ ty sobie świetnie radzisz. Mój drogi, brakuje mi jeszcze mnóstwo rzeczy. Trzeba będzie trochę ponaciągać bogaczy. Takiego właśnie używał słownictwa. Ale proszę mi wierzyć, nie było w tym nic złego, nic niegodziwego. W każdym bądź razie ci rzekomi bogacze byli dumni z tego, że kupowali dla Korczaka ziemniaki czy inne rzeczy. Dzieci nie były wygłodzone, mimo że już wtedy getto było miejscem złowieszczym. U Korczaka było znośnie, a z drugiej strony panował głód. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że były to ostatnie chwile wolności, właściwie chwile życia. Czy według pana Korczak myślał, że Bóg go opuścił, jego i dzieci? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Myślę, że był sceptyczny, bardzo sceptyczny. Miał dużo sceptycyzmu wobec ludzi i wobec religii. On tak naprawdę wierzył tylko w dzieci? Tak, dokładnie tak. Zawsze powtarzał: żyjemy w bardzo trudnych czasach, ale nadejdzie dzień, kiedy wszystko się ułoży. Nie traćcie zaufania do samych siebie i miejcie odrobinę nadziei. Przez ostatnie 3 lata swojego życia Korczak prowadzi dziennik w ciętym stylu i z ostrym poczuciem humoru, nie oszczędzając nikogo. Teraz rok 1942, maj, chłodny maj w tym roku i ta dzisiejsza noc, najcichsza z cichych. Godzina 5 rano, dzieciaki śpią. Jest ich naprawdę 200. Na prawym skrzydle pani Stefa, ja na lewo w tak zwanej izolatce. Łóżko moje w środku pokoju, pod łóżkiem butelka wódki. Na nocnym stoliku razowy chleb i dzbanek wody. Ponura. Przygnębiająca jest literatura pamiętnikowa. Spróbuję inaczej, w własnym życiorysie. Wszyscy Żydzi wiedzieli, że skończą być może w obozach pracy przymusowej, ale nie koncentracyjnych. Bądź błogosławiony z pokoju. Ubiegłej nocy rozstrzelano tylko 7 Żydów, tak zwanych żydowskich gestapowców. Co to ma znaczyć? Celowie nie dociekać. Leży na chodniku zmarły chłopak. Obok 3 chłopcy poprawiają sznurkiem lejce. W pewnym momencie spojrzeli na leżącego, odsunęli się kilka kroków i nie przerwali zabawy. Całymi dniami niestrudzenie stary doktor, osłabiony, schorowany,
Walczy o przetrwanie sierocińca i jego 200 małych podopiecznych. Wróciłem zdruzgotany z obchodu. 7 wizyt, rozmów, schodów, pytań. Wyniki. 50 zł i deklaracja na składkę 5 zł miesięcznie. Można utrzymać 200 ludzi. Nazwa tego miasta, Treblinka, nikomu jeszcze nic nie mówiła. Nikt nie wiedział, co to jest. Dopiero po jakimś czasie, kiedy rozpoczęła się likwidacja getta i kiedy 7-8 tysięcy ludzi codziennie opuszczało mury getta, zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. I kiedy pewna osoba, nie pamiętam już, jak się nazywała, przeszła na stronę aryjską, udając Polaka, przedostała się do obozu pociągiem i schowała się tam, zobaczyła straszne rzeczy. W końcu udało jej się, cudem, wrócić do getta. Opowiedziała całą historię, ale nikt jej wtedy nie uwierzył. Zupełnie nikt. Niemcy byli do tego stopnia perfidni, że obiecywali 3 kg chleba i trochę konfitur za dobrowolną zgodę na deportację, gdy wszyscy byli wygłodzeni. Lipca 1942. Ciężka to rzecz urodzić się i nauczyć się żyć. Pozostaje mi wiele łatwiejsze zadanie. Umrzeć. Po śmierci może być znów ciężko, ale nie myślę o tym. Ostatni rok, czy miesiąc, czy godzina. Chciałbym umierać świadomie i przytomnie. Nie wiem, co powiedziałbym dzieciom na pożegnanie. Pragnąłbym powiedzieć wiele i tak, że mają zupełną swobodę wyboru drogi. 4 sierpnia. Podlewam kwiaty. Moja łysina w oknie. Taki dobry cel. Ma karabin. Dlaczego stoi i patrzy spokojnie? Nie ma rozkazu. A może był za cywila nauczycielem na wsi? Może rejentem? Zamiataczem ulic w Lipsku? Kelnerem w kolonii? Co by zrobił, gdybym mu skinął głową? Przyjaźnie ręką pozdrowił? Może on nie wie nawet, że jest tak, jak jest? Mógł przyjechać wczoraj dopiero, z daleka. Na drugi dzień poszedłem zobaczyć. Było 190 dwoje dzieci, dobrze ubranych, w ubrania sobotnie i niedzielne. Korczak powiedział tonem bardzo spokojnym: no dobrze, teraz pomaszerujemy aż do pociągu, który zawiezie nas do pracy dla dzieci i dla dorosłych. A one nawet nie wpadły w panikę. Nienawidziły krzyków Niemców. Nie były głupie. W każdym bądź razie dzieci były gotowe. W grupach po 4. I wtedy Korczak pyta mnie: no, Marku, idziesz z nami? Powiedziałem, że tak. Idę z wami wszystkimi. Zrobię, co tylko zechcecie. No to idziemy. Po czym wziął za rękę małą dziewczynkę i przeszedł mały kawałek drogi, bo był bardzo zmęczony. Ktoś mi nawet powiedział, że poprzedniego dnia wypił sporo wódki.
Przeszliśmy przez mały most. Na głównej ulicy getta, biegnącej z małego do dużego getta, znajdował się niewielki most. Spędziliśmy 2 godziny w upale. Dzieci były spragnione, bardzo zmęczone. Szliśmy bez przerwy. Bez przerwy aż do Umschlagplatz. Przeszliśmy przez most, szliśmy w nieładzie, ale słyszałem, jak Korczak wymawia kilka słów z pustym spojrzeniem. O tak, dlaczego? Co 15 metrów. Dlaczego? Dlaczego? To prawda. Mogę powiedzieć ze spokojnym sumieniem, że to prawda. Nie był bohaterem idącym z podniesioną głową czy coś w tym rodzaju. To był koniec. On o tym wiedział. Ale nadal miał dla dzieci gest. Jeszcze kilka metrów. Proszę dobrze się zachowywać. I tak dalej. No i to słowo, które ciągle powtarzał. Dlaczego? Ostatnie autentyczne zdjęcie dzieci z sierocińca zrobił nieznajomy człowiek 5 sierpnia 1942 roku na Umschlagplatz, skąd odjeżdżały pociągi do obozów śmierci. Potem Korczak mnie ucałował. Ja ucałowałem panie i kilkoro dzieci. Był już tam Schmerlingun, ohydny typ, żydowski policjant, który krzyczał: szybko, szybko, szybko. Razem z SS-manem. I poszli do pociągu. Mówi się, że dzieci śpiewały, trzymając chorągiewki. I temu podobne. To nieprawda. Któż mógłby wtedy mieć serce do śpiewu? Wszystkie dzieci były śmiertelnie zmęczone. Korczak odwrócił się. Spojrzał jeszcze raz, machnął do mnie ręką i zniknął w wagonie. Potem był drugi wagon i tak dalej i zamknięto drzwi. Legendy głoszą, że chciano go uratować. To prawda, że znalazł się ktoś z Judenrat, kto chciał coś dla niego zrobić. Ale później dowiedzieliśmy się, że Korczak powiedział: nie zostawię swoich dzieci, nawet jeśli można mnie uratować. Doskonale to rozumiem, gdyż on nie mógł postąpić inaczej. Między 22 lipca a 21 września 1942 roku ponad 250 tysięcy Żydów z getta warszawskiego zostało deportowanych do obozu zagłady w Treblince. Codziennie pociąg wypełniony przynajmniej 5 tysiącami osób odjeżdżał z Umschlagplatz. Potem rytm w wózek jeszcze przyspieszono. Czas podróży 2 dni w nieludzkich warunkach. Większość deportowanych zmarła w czasie jazdy. Żadne świadectwo nie pozwala stwierdzić, czy doktor, zmęczony, schorowany, dojechał aż do końca swojej ostatniej podróży z dziećmi. W Treblince, gdzie zagładę opanowano do perfekcji, jak twierdził sam Himmler. W ciągu 13 miesięcy zagazowano tam 800 tysięcy Żydów. Prochy doktora Korczaka i jego 192 podopiecznych rozrzucono, żeby nie pozostawić żadnego śladu. Vous savez, je vois les vraiment.
Proszę mi wierzyć, ja naprawdę widzę wyraźnie twarz Korczaka, kiedy odwrócił się, być może nie tylko do mnie. Pamiętam tę twarz, to spojrzenie z odległości 30, może 40 metrów. Widziałem tę twarz. Myślałem, że zatrzymał wzrok na mnie, ale zdałem sobie szybko sprawę, że było to spojrzenie człowieka przestraszonego. Wydaje mi się, że śmiertelnie przestraszonego. Mam cały czas w pamięci to spojrzenie. Chciałbym kiedyś przenieść je na papier. Stos ruin. Oto, co pozostało po wojnie z dawnej stolicy polskiej. Nie mówi się jeszcze o zagładzie. Ponad 2000 kilometrów stąd, we Francji, Jacques przeżył wojnę i jej okrucieństwa. Pragnie ogromnie, podobnie jak Izaak, który uciekł do Rosji, dowiedzieć się, co się stało. Kiedy wróciłem do Warszawy, dowiedziałem się o całej tej historii. I od razu udałem się do sierocińca. Ale tam już nikogo nie było. To było takie smutne. Zacząłem wtedy zdawać sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Zrozumiałem. Pamiętam, że poszedłem z przyjacielem w rejon getta na Umschlagplatz. Wiesz co, czujesz, że musisz tam pójść, coś ci każe tam iść. Tłumaczysz sobie, że może odnajdziesz jakieś ślady. Rozklejaliśmy adresy na murach, żeby powiadomić, że jesteśmy tu z powrotem. Z getta nie pozostało nic, same ruiny. Wtedy już zupełnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, co się stało. Dostrzegliśmy ogrom zagłady. Od kiedy zaczął malować, jeden jedyny obraz nachodzi go niczym obsesja. Ostatni marsz Korczaka i jego dzieci. Symbolicznie pozostał z nimi. Kilka lat temu chciałem pokazać niemieckim studentom około 20 obrazów przedstawiających Korczaka i zagładę. Pewien student pyta mnie: ale ty przecież nie uczestniczyłeś w Marszu Zmarłych w obozach koncentracyjnych. Nie byłeś w getcie. Jak więc możesz to wszystko malować? Odpowiedziałem mu. Odpowiedź jest prosta. Byłem w getcie. Byłem w obozach koncentracyjnych i uczestniczyłem w Marszu Zmarłych. Byłem we wszystkich tych miejscach razem z Korczakiem i jego dziećmi. Byłem razem z moimi rodzicami, z moimi braćmi, siostrami, którzy tam byli. I nadal jestem z nimi. Dlatego też jestem w stanie go namalować. Myślę, że Korczak nauczył mnie bardzo wielu rzeczy. Żyję w zgodzie z samym sobą. Myślę, że wszystkie wartości, których nas uczył, nadal są aktualne. Niech Janusz Korczak spoczywa w pokoju. Marii, Izaakowi, Aleksandrowi, Żakowi, Markowi i wszystkim innym podarował smak dzieciństwa w trudnych czasach. Wpoił im również dumę z bycia jednocześnie dziećmi żydowskimi i polskimi. To było wyzwanie w czasach napiętnowanych antysemityzmem. Niech Janusz Korczak i wszystkie jego dzieci spoczywają w pokoju. Uczniowie Korczaka obecni są na wszystkich kontynentach.
Niczym nowa fala dorasta młode pokolenie. Rodzi się ze swoimi wadami i zaletami. Stwórzmy mu odpowiednie warunki, aby mogło stać się lepsze. Wpajajmy mu takie wartości, szacunek, a nawet pokorę dla czystego, dobrodusznego, niepokalanego dzieciństwa.